Siemano, dzisiaj nagrywamy vloga z obmijania belek potrawy młodej trawy. Jest 7 kulek, ale trzeba owinąć to co jest. Dawno mnie tu nie było, ale postaram się trochę ponagrywać z powrotem. Wiecie to, różnie to bywa, tym bardziej, że sam to wszystko muszę ogarnąć. 7 kulek, jedna na tym już. 6 na przyczepie jeszcze. Szczerze wam powiem, to nie bardzo była wena do nagrywania. Ale chciało się mieć kanał. Trzeba coś nagrać. Znaczy w sumie zawsze kombinowałem, żeby założyć ten kanał, ale nie bardzo mi się chciało z kamerą po polu latać albo za tatu. A teraz to głównie tylko vlogi zostają. W sumie to tata mnie namówił, żebym kanał założył i żeby zacząć vlogi nagrywać, żeby po prostu pokazywać ludziom, że bycie osobą niepełnosprawną, w sumie za którą się nie uważam, w niczym nie ogranicza. Najprościej tak to można ująć. Była to owijarka stacjonarna. Tata przerobił, jak jeszcze żył, przerobił na samozaładowcą. Są zdjęte te sanki do załadunku, bo dlaczego są zdjęte? Bo się wyrwało mocowanie siłownika. I na razie owijam tak. Jak będzie trochę czasu, to z powrotem się to przysława uruchomi. A na razie owijam tak. Może być trochę głośno, nawet jest, ale to jak owijam, nie będę nic mówił, a później trochę to opowiadam. Dobra, zrywamy folię i następny trzeba owijać. Nie mam licznika, dlatego trochę na oko owijam, ale i na oko będzie dobrze. Owijam po prostu, żeby nie było prześwitów, przynajmniej tak się staram i musi wystarczyć po prostu. Co tu więcej tłumaczyć? Trochę jest źle zrobiona, bo czasami nie spada belka po prostu do końca. Dobra, opuszczamy następną. Trzeba położyć to, odstawić. Ale i tak zawsze lepiej tak owinąć, niż latać za kimś, żeby pożyczyć. Przynajmniej ja jestem takiego zdania. A zresztą sam wiem, że nawet jak ktoś przyjedzie owinąć,
czy ze swoją folią, czy nie ze swoją. To 15 zł za owinięcie kulki. Także wolę swoim owinąć i nie mieć problemu. Owijam kiedy chcę i czujnik antykradzieżowy nie ma masy. Dobra. Czujnik rozcyfrowany. Najpierw wchodzimy na następną belkę, dopiero później odstawimy tamtą. Szkoda, że rozdzielacz się jest bez zawczasu, bo tak to bym położył, ta by się owijała, a tamtą bym mógł odstawić. A tak to muszę trzymać tam, ale wiadomo, po prostu były wykorzystane materiały na owijarkę, które były. Wykorzystane te materiały co były i po prostu owijarka wyszła taniej, bez dużych dokładek. Rama była, a tak kiedyś na złomie takie beczki znalazł, jak to się nazywa, w wojsku wodę z nimi wozili i tak dalej. I właśnie je wyhaczył i teraz służy rama pod to. Kiedyś tam się udało właśnie jako stacjonarną ją kupić, wtedy daliśmy 2000, dobrze się trafiła, bo jak dla mnie 5000 za nową owijarkę stacjonarną to jest bez sensu, a zresztą nie wiem nawet czy teraz kupi za tyle, a za 3000 wyszła już samo zawadowca, tylko trzeba poprawić jeszcze trochę. Ale na takie rzeczy na razie nie ma czasu. A jak nie ma na takie rzeczy czasu, to trzeba owijać tak jak jest. Zresztą ja i tak na polu bym nie owijał, tylko tu belki bym przywoził. Sobie od razu naszykuję następną belkę. A mamy strasznie powoli to idzie, bo trzeba przeskakiwać. Ale przynajmniej jest swój sprzęt. To chociaż tyle dobrego, że jest z tym to owinąć. Gorzej jakby było, nie było z kim. Jeszcze trzeba by było kogo najmować. A przeskoczenie z ciągnika do ciągnika to nie jest aż takim wielkim problemem. A. Nie ma to jak owijać bez folii. W tych dwóch belkach jest sporo słomy, bo nie wszystko było skoszone. Owiec na kiszonkę, hektar został. Był skoszony normalnie kombajnem, a teraz te resztki kosiłem. I dlatego jest dużo słomy, bo to rżysko było. Ale tylko się cokolwiek pod kiszą, ja się zda od razu. Mam nadzieję, że się nie popsują. Dobra. Jeszcze trzeba folię przynieść. Kurde, mało baterii mam.
Kamerze. Ale zresztą przy owijaniu dużo nie pogadam. Także pokażę. Zalem to jak mniej więcej to u mnie się odbywa. Gdy sam robię, gdy nie mam nikt to pomóc. Muszę przynieść. Jeszcze może zdejmę tą rolkę. W razie kamera się rozładuje, także nie moja wina. Po prostu dawno nie nagrywałem, nie pilnowałem, czy jest naładowana, czy nie. Że tak powiem, miałem to trochę w nosie, jak nie była mi potrzebna. Owijarka jest na folię 750. To jeszcze w miarę to idzie. Znaczy na folię, na obie folie się tylko łańcuszki zmienia. Albo zamienia się miejscami. To nie dobrze, bo tak to jest wybór. Może albo tą, albo tą. Nie ma problemu. W razie na sklepie nie ma 750, to nie trzeba szukać, tylko się przełoży łańcuszek. Raz, dwa łańcuszki. I się owija dalej. Dobra, idę po folię. Siemanko, na razie. Trzymajcie się, cześć. Tam pokażcie, że nadal trochę odwiedzacie mój kanał. Możecie jakiś komentarz zostawić. Suba, jeśli jesteś nowym widzem. No. I to by było na tyle. Jeszcze mam trochę zboża do zasiania, także coś siania powinno i uprawy się pojawić. No i jeszcze trochę do zaorania. Także myślę, że coś się nagra. Tym bardziej, że chcę trochę tymi vlogami wrócić. I taka pustka na tym kanale się zrobiła. Dobra, to na razie.